Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. W moich materiałach dosyć często mówię o tym, że katolik jest człowiekiem wolnym i silnym. Stosunkowo często pojawia się zarzut, ale jaka to tam wolność, przecież trzeba Kościoła słuchać. Dzisiaj parę słów na ten temat. Zapraszam. Oczywiście postawiona teza nie oznacza, że każdy, kto się mieni katolikiem, z automatu od razu cieszy się pełnią wolności, przede wszystkim tej wolności wewnętrznej. Natomiast mówimy tutaj o tym, że człowiek, który naprawdę żyje jako katolik, który naprawdę kieruje się katolicką nauką w swoim życiu, naprawdę uformował i został uformowany właśnie w tym duchu, uformował się i został uformowany właśnie w tym duchu, taki człowiek cieszy się nadzwyczajnym poziomem wewnętrznej wolności. O co chodzi? Zacznijmy od rzeczy takiej bardzo prostej. Człowiek, który nauczył się panować nad swoimi namiętnościami, człowiek, którego wola jest na tyle silna, że nie poddaje się ona chwilowym uczuciom, emocjom, tylko podąża za tym, co faktycznie rozum poznał jako dobre, taki człowiek zasługuje na miano prawdziwie wolnego. Przede wszystkim więc człowiek, który opanował swoje namiętności, a takim właśnie powinien być katolik, to człowiek, który nie jest niewolnikiem jakichś tam chwilowych, emocjonalnych zmian. To człowiek, który panuje nad sobą. A to jest podstawowy rodzaj panowania, to jest podstawowy rodzaj wolności. Panowanie nad sobą. Nie bycie poddanym jakimś tam chwilowym emocjom. Ktoś mi coś przykrego powiedział i ja już nie jestem w stanie nad sobą zapanować. Człowiek, który tak reaguje, jest niewolnikiem swoich emocji. Nie panuje naprawdę nad sobą. Wielokrotnie później tego żałuje, że tak postąpił, a jeśli nie żałuje, to bardzo często dlatego, że się zakłamuje i później sam sobie jeszcze wmawia, że to było dobre, a tak naprawdę ani to dla niego, ani to dla innych dobre nie jest. A więc panowanie nad swoimi namiętnościami jest pierwszą formą fundamentalną, można powiedzieć, formą wolności. Fundamentalną w sensie taką bardzo, bardzo czytelną, bardzo widoczną od razu, taką można powiedzieć codziennie doświadczalną. Taką, do której właśnie katolik jest powołany, w zasadzie jest zobowiązany, bo każdy katolik ma ścisły obowiązek, żeby nad sobą panować, żeby pracować nad cnotami, co w praktyce właśnie oznacza wypracowanie takich umiejętności do panowania nad sobą. Teraz zejdziemy jakby stopień głębiej w naszą ludzką strukturę i przyjrzymy się dokładniej samej wolnej woli. Oto powiem, jest mnóstwo prądów ideologicznych, które poddają wątpliwość istnienie wolnej woli. Taki skrajny materializm powie, że oczywiście nie ma czegoś takiego jak wolna wola. Człowiek nie decyduje sam po prostu w sposób wolny na podstawie tego, co rozumem poznał według takich materialistów i wielu różnych prądów ideologicznych, tylko działa na podstawie takich instynktów. Silniejszy bodziec po prostu skłania człowieka do działania, to może tam się kierować różnymi czynnikami, bo człowiek nabrał pewnej wrażliwości poprzez wychowanie na te bodźce, a nie inne, i to sprawia, że reaguje w sposób taki wyćwiczony, jak ten taki pies Pawłowa, i po prostu reaguje właśnie zgodnie z takim instynktem. Nie ma w tym zupełnie żadnej wolnej woli. Są to bardzo modne prądy ideologiczne, pewnie wielu takich mentorów internetowych by się właśnie pod takimi poglądami mniej więcej podpisało, a zasadniczo skrajni darwiniści, którzy uważają, że człowiek powstał tylko jako skutek przypadkowej ewolucji, bez jakiegokolwiek planu istoty wyższej, w zasadzie muszą przyjmować taką opcję, bo skąd w człowieku miałaby się wziąć prawdziwa wolność, prawdziwy rozum zdolny do poznania ogólnych praw i wolność, która później skłania człowieka, sprawia, że człowiek może wybrać w sposób wolny jakąś rzecz. Skąd miałoby się to wziąć? Powinny być w takim człowieku materialistycznie pojętym w zasadzie właśnie tylko takie instynkty. No i przyjmując taką ideologię, no człowiek nie ma wolnej woli. Tak naprawdę nie ma powodów, żeby człowieka wtedy karać za jakieś zbrodnie, tak? To powinien być traktowany człowiek w zasadzie wtedy jak zwierzę, jak pies. To znaczy, jeśli ten pies, tego psa nie udało się ułożyć
to się go po prostu usypia, bo nie spełnia swojej funkcji i tyle, ale nie ma tam żadnego miejsca tak naprawdę na karę, bo kara albo nagrodę, bo kara i nagroda w tym prawdziwym tego słowa znaczeniu oznacza, że człowiek zrozumiał, że coś jest dobre i to zrobił, zrozumiał, że coś jest złe i to zrobił. Natomiast zwierzę, tak, pies nie pojmuje tego, że coś jest dobre, a coś jest złe. No właśnie, dla tych ludzi to tutaj nie będzie żadnej różnicy. Pies psa można wyćwiczyć, że jeśli zrobi coś takiego, to wtedy dostaje karę, jeśli zrobi coś innego, to dostaje nagrodę. Człowiek jest w stanie zrozumieć, że to jest dobre i warto to zrobić, nawet jeśli mam dostać za to karę. To jest ta wielka, wielka różnica. Człowiek jest w stanie, nawet jeśli będą go tłukli za to, że mówi prawdę, jest w stanie tę prawdę powiedzieć. Męczennik jest w stanie dać świadectwo wiary, nawet jeśli go mają zabić za to, że właśnie to świadectwo prawdzie daje, że to świadectwo składa. Zabawne w tym wszystkim jest to, że właśnie ci ludzie, którzy negują istnienie wolnej woli, później zarzucają katolikom, że oni wcale nie są wolni i Kościół to ich tak naprawdę nie woli. Sami na poziomie najgłębszej idei negują jakąkolwiek wolność. Twierdzą, że wolności to tak naprawdę nie ma, a później wskazują, ale wy jesteście przeciwko wolności. Jest to pewien paradoks, jest to dosyć zabawne. Byłoby, można powiedzieć, zabawne, gdyby nie było tak głupie i straszne. A więc jest to niejako kolejny bardzo ważny aspekt tej prawdziwej katolickiej wolności. Wiemy, że człowiek jest istotą naprawdę wolną. Czyli wiemy, że człowieka trzeba tak wychowywać, tak kształtować, aby on sam szukał prawdy i sam zechciał za tym podążać, za tym dobrem, za tym, co rozpoznał jako prawdziwe, piękne i dobre. Przecież można sobie wyobrazić lepszą podstawę do wolności, do prawdziwej wolności, jak właśnie przekonanie, że człowiek prawdę jest w stanie poznać, osiągnąć rzeczywistość, zrozumieć rzeczywistość, rozpoznać, co jest naprawdę dobre, zawsze dobre, niezależnie od okoliczności, co jest tyle warte, że warto życie nawet za to oddać, właśnie warto za tym podążać nawet wtedy, kiedy zostaniemy za to ukarani. To jest prawdziwa wolność. Człowiek, który rozpoznał, że coś jest dobre, pragnie do tego dążyć, chociażby tutaj na ziemi miały go za to kary spotkać. A więc na tym poziomie, powiedzmy, takiej najgłębszej idei, najgłębszego przekonania o tym, kim jest człowiek, najgłębszej antropologii, katolicyzm jest głęboko wolnościowy, jest głęboko miłujący tą wolność. Oczywiście prawdziwą wolność. Wolność nie pojętą jako przyzwolenie na robienie na cokolwiek człowiekowi ochota przyjdzie. To o tym mówiliśmy wcześniej, czyli podążanie za chwilowymi jakimiś tam emocjami. Tylko tą prawdziwą wolność, która wynika z poznania prawdy, poznania rzeczywistości i jest świadomym, wolnym skierowaniem całego siebie ku temu, co jako piękne, prawdziwe i dobre zostało rozpoznane. Na poziomie antropologii nie ma lepszego założenia do prawdziwej wolności właśnie. No, ale tutaj pojawia się zarzut dogmaty. Przecież dogmaty człowieka ograniczają. Dosyć ciekawy zarzut. Chesterton powie, że równie dobrze można by powiedzieć, że ludzki szkielet człowieka ogranicza. No, w pewnym sensie ogranicza go ten szkielet, natomiast daje mu również pewne konkretne zalety i jest on jak najbardziej konkretnie, koniecznie można powiedzieć, potrzebny. Tak jak nasz dom również poprzez to, że ma ściany i dach w jakiś sposób nas ogranicza, jednak mimo wszystko jest dla nas koniecznie potrzebny. Dogmaty. Oczywiście, Kościół mówi nam, to należy do objawienia, w to musimy wierzyć, w to, że Pan Jezus jest obecny w Najświętszym Sakramencie, w to, że człowiek zawsze, jakkolwiek by się, gdziekolwiek by się nie urodził, w jakim stanie by nie żył, zawsze otrzyma łaskę, która jest jemu konkretnie potrzebna do zbawienia. Są prawdy wiary, w które mamy obowiązek wierzyć. Tak, natomiast są to właśnie prawdy wiary. Dogmaty dotyczą właśnie prawd wiary, a więc rzeczy najważniejszych, największych, najpiękniejszych, ale jednocześnie nie ograniczają one jakichś zwykłych, powiedzmy, że codziennych naszych zajęć, a przynajmniej nie bardziej niż to potrzebne. Już wyjaśniam. To są stosunkowo nieliczne prawdy, w które musimy wierzyć, które mówią nam
wiele o Panu Bogu. Mówią nam o tym, kim my jesteśmy, jak my życie nasze mamy ułożyć, żeby do Pana Boga dążyć. Czy to nas ogranicza w jakiś sposób? No, tak samo nas to ogranicza jak drogowskazy i autostrady. No, autostrada sprawia, że faktycznie człowiek, jeśli chce dotrzeć do celu i jedzie samochodem, no to wybierając tą autostradę, no faktycznie ogranicza się, cały czas jedzie torem wyznaczonym przez tych, którzy tą autostradę tak, a nie inaczej wybudowali. Jednak mimo wszystko człowiek świadomy chce jechać tą autostradą, bo wie, że mimo wszystko wyjdzie mu to na dobre. No i podobnie jest z prawdami wiary. To znaczy, tak, człowiek wierząc w te prawdy ogranicza się w pewnych punktach, tak, już nie może przyjąć, że na przykład jest wędrówka dusz. Natomiast to ograniczenie jest jak najbardziej dla niego korzystne. To znaczy jest, czy powinno być świadomym i dobrowolnym wyborem. Tak, rozpoznałem, że Kościół jest wiarygodny, chce, że faktycznie przekazuje słowa Bożego objawienia, chce za nim podążać i wybieram właśnie tą autostradę, podążam za tymi drogowskazami, jadę właśnie w ten sposób, bo uważam, że jest to słuszne, że faktycznie to do prawdy, do Boga prowadzi. Natomiast zwracam na to uwagę, że materialistyczne, czy powiedzmy ateistyczne ideologie bardzo często znacznie bardziej ograniczają człowieka niż katolickie dogmaty. Katolickie dogmaty, jak wspominałem, dotyczą prawd wiary. Wskazują ewentualnie później tak na prawdy moralne, na to, jak mamy się zachowywać. Natomiast te prawdy moralne, one wynikają w dużej mierze z obserwacji naszej natury i wskazują po prostu, co jest dla człowieka dobre. Tak jak ta autostrada, tak ona wyznacza pewien tor, wskazuje, że tak te drogowskazy na autostradzie wskazują, że tędy jak pojedziesz, to dojedziesz najszybciej. No i można jechać do Berlina przez Pragę i w Monachium. Da się to zrobić, natomiast będzie to dużo, dużo dłużej. Natomiast człowiek, który właśnie widzi, co jest dla, widzi, która droga prowadzi do celu najszybciej, no, powinien wybrać tą drogę, która najszybciej do celu prowadzi. Człowiek, który rozpoznaje, jaka jest nasza natura, co jest dla niej dobre, a co złe, powinien wybrać to, co jest dla tej natury dobre, a nie to, co prowadzi gdzieś indziej, albo co prowadzi tak prawie, że w tą samą stronę, ale ostatecznie nie do końca. Zwróćmy na to uwagę, że te ideologie, które chwalą się swoją wolnością, bardzo często ograniczają człowieka bardzo mocno. No bo dogmaty mówią, jak już mówiłem chyba ze 3 razy, o rzeczach boskich, o naszej ludzkiej naturze, o rzeczach takich bardzo podstawowych. Natomiast dogmaty praktycznie w ogóle nie mówią o tym, w jaki sposób należy badać naturę, w jaki sposób należy uprawiać nauki. A tutaj już ideologie materialistyczne mają bardzo konkretne właśnie swoje własne dogmaty, których naruszyć nie wolno. Dlatego ateistyczni naukowcy tak bardzo bali się na początku teorii wielkiego wybuchu. Jakaż to była panika wtedy, gdy katolicki ksiądz wysunął tą tezę, że faktycznie mogło być coś takiego, co dzisiaj nazywamy wielkim wybuchem, czego on w ten sposób nie nazwał, że wszystko wskazuje na to, że wszechświat jakby kurczy, cofając się wstecz, obserwujemy, czy obserwowalibyśmy kurczenie się wszechświata, także musiałby być moment, kiedy nie byłoby nic, ani czasu, ani przestrzeni, absolutnie nic. To nazwano później teorią wielkiego wybuchu i ateistyczni naukowcy się wściekali niemiłosiernie, bowiem oni wierzyli w wieczny wszechświat i to było niedopuszczalne dla nich, żeby coś takiego, to mówimy o XX wieku, tak? To było właśnie, naruszało materialistyczne dogmaty. Natomiast katolicy myśliciele nie mieli problemu w XIII wieku ustami świętego Tomasza z Akwinu powiedzieć, że jeśli jakieś wyniki ewidentnie pewne, wyniki naszej obserwacji są sprzeczne z Bożym objawieniem, to znaczy, że albo jedno źle rozumiemy, albo drugie źle rozumiemy. Czyli to katolickie podejście do nauki jest bardzo zdroworozsądkowe. Trzeba badać i jak dostrzeżemy jakąś sprzeczność, należy badać dalej spokojnie. Jak będziemy mieli pewność, że coś nam tutaj nie pasuje z objawieniem, no to trzeba się zastanowić, co źle rozumiemy. Tylko tyle i aż tyle. Natomiast materialista nie może przyjąć, nie może się pogodzić z tym na przykład, że świat mógłby mieć początek. No bo jak to mógłby mieć początek? Przecież to przekracza, właśnie to łamie jego dogmaty, dlatego później trzeba było wysuwać z ich strony tysiące różnych hipotez, jakby tu uciec przed tym początkiem, przed tym, że nie było nic przed tym
tym, co dzisiaj nazywamy wielkim wybuchem. I później właśnie powstają różne teorie. Jedne mniej fantastyczne, inne bardziej, właśnie po to, żeby ratować ten materialistyczny dogmat, że nie było jakiegoś, nie było czasu, nie było czasu, to błędny sposób mówienia, nie było momentu, kiedy nic nie było, ani czasu, ani przestrzeni. Tutaj no, to nie jest chyba czas i miejsce, żeby mówić o tychże teoriach. No to jest też bardzo częsty zarzut, że właśnie Kościół to swoimi dogmatami ogranicza naukę. W żaden sposób nie ogranicza naukę, nie ogranicza nauki. Wręcz przeciwnie. Tutaj odsyłam do mojego materiału o świętym Tomaszu z konferencji edukacji klasycznej Akwinata, święty Tomasz z Akwinu, ojciec nauki i zdrowego rozsądku, gdzie właśnie wskazuje na to, że w naszej cywilizacji, a zwracam na to uwagę, że w naszym świecie wysoka nauka, wysokotechnologia rozwinęła się tylko w naszej cywilizacji. To znaczy tylko tutaj doszła do tego, później się rozprzestrzeniła. Natomiast w naszej cywilizacji ona się rozwinęła, do tego rozwoju doszło. Nie przez przypadek tam właśnie, gdzie powstały uniwersytety. Nie przez przypadek, dlatego że to właśnie Kościół ze swoim podejściem, racjonalnym podejściem do rzeczywistości, z tym podejściem, że rzeczywistość trzeba badać. To głębokie przekonanie, że Pan Bóg stworzył cały świat i stworzył go racjonalnie, że zapisał w nim pewne prawa, że badając to docieramy do pewnych elementów rzeczywistości, że to jest coś pięknego, dobrego. To przekonanie napędzało tych filozofów, żeby badać materialną rzeczywistość i żeby popchnąć do przodu te nauki przyrodnicze, żeby rozpocząć te nauki przyrodnicze. A tutaj znowu nawiążę do czegoś, o czym już wielokrotnie mówiłem, czyli do tego przekonania, że człowiek dociera do rzeczywistości. Znowu, wszystkie te ideologie, które negują to, że człowiek jest w stanie dotrzeć do rzeczywistości, one wszystkie ostatecznie pogrążają naukę, natomiast to właśnie przekonanie, głębokie katolickie przekonanie, że człowiek do rzeczywistości dociera, te nauki napędza. A więc Kościół, bo rozumiemy, mam nadzieję, na jaki zarzut odpowiadam. Przecież Kościół swoimi dogmatami ogranicza naukę. Nie. Kościół właśnie przez swoje dogmaty, przez dogmat o Bogu, który jest stworzycielem, który racjonalnie stwarza ten świat, właśnie przez tą naukę pchnął nauki przyrodnicze do przodu. Właśnie to sprawiło, że to u nas powstały uniwersytety, z których później te uniwersytety średniowieczne, z których później powstają te już bardziej nowożytne i nauki przyrodnicze i tak dalej, i tak dalej. A więc jak najbardziej właśnie dogmaty stanowią fundament dla nauk przyrodniczych. Właśnie to przekonanie, że świat jest racjonalny, napędziło naukę i to porzucenie tego przekonania, że świat jest racjonalny, że człowiek do prawdy dociera, może ją zbadać, może określić, może opisać w pewne twierdzenia, to jest twierdzenie, które jest mordercze dla nauki. Może ostatecznie ją pogrążyć, może popchnąć świat właśnie w taki nihilizm skrajny na zasadzie, że w sumie no nic nie wiemy, wszystko to tylko żyjemy w takim jednym wielkim matriksie i w ogóle nic nie warto badać, niczemu nie warto się poświęcać, tylko hodujmy ludzi i dojmy ich. Takie przekonanie jak najbardziej może powstać, świat może pójść w tą stronę, natomiast będzie to właśnie owocem porzucenia katolickich dogmatów. A więc jeśli chcemy mówić, że katolickie dogmaty nas ograniczają, no to tylko w tym sensie, jak że ogranicza nasz szkielet, no bo przecież nie pozwala nam przybrać jakiejś formy kuli na przykład. No nie pozwala nam, ale mimo wszystko zachowajmy ten szkielet, bo jest to dla nas dobre. Jeszcze jedno słowo a propos wolności katolika w aspekcie doktrynalnym. Katolik ma niezmienną naukę, za którą ma podążać. Boże objawienie. To jest niezwykle uwalniające, bowiem katolik nie musi nasłuchiwać, jaka tam jest akurat moda, jaka jest poprawność polityczna. Nie musi się zastanawiać, czy to teraz już można mówić panie i panowie, czy nie można, bo to może już jest wykluczające dla kogoś. Katolik wie, jakie są prawdy, one są niezmienne. Wie, za czym ma podążać. To są proste, niezmienne prawdy. To są rzeczy jasno określone i nieograniczające w rzeczach codziennych, a jeśli one nas tam ograniczają, tak, nie zabijaj, nie cudzołóż, to po to, żeby nasze życie uczynić pięknym, owocnym, żeby sprawić, żeby nasze społeczeństwa się rozwijały, kwitły, żeby i nasze osobiste życie, rodziny i społeczeństwa się rozwijały i kwitły. Katolik
wie, jakie są te prawdy wiary, za którymi ma podążać. One się nie zmienią, nie musi się bać tej mody poprawności politycznej. Wie, co jest dobre i w sposób świadomy i wolny za tym podąża. To czyni go człowiekiem wolnym, człowiekiem, który wyprostowany idzie przez świat, bowiem nie boi się tych wszystkich mód, tych wszystkich ideologicznych mód, tego, co akurat jest tam właśnie poprawne politycznie, a co nie. Katolik wie, co jest dobre, w sposób świadomy i wolny za tym podąża i to czyni go naprawdę człowiekiem wolnym, człowiekiem, który może iść przez ten świat dumny, wyprostowany, może iść przez ten świat i patrzeć tylko tam, gdzie patrzeć powinien, czyli do swojej wiecznej, ku swojej wiecznej ojczyźnie, ku temu źródłu wszelkiego piękna, prawdy, wszelkiego dobra, ku samemu Bogu. To jest naprawdę wyzwalające. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.